Dobra, ludziska, posłuchajcie. Iga trochę poopowiada, trochę poszukamy w książkach. Spróbujemy wyobrazić sobie, jak to dawniej było w naszym kraju ojczystym i wspólnymi siłami coś tam stworzymy, okej? No dobra, chyba muszę się zgodzić. Nie mam innego wyjścia. To pokażcie, co tam mam ciekawego w tych książkach. Dzisiaj wielka jest rocznica. 11 listopada, ten to zmarły za ojczyznę, choć wdzięczności Polska składa. Im to bowiem zawdzięczamy wolność, polską mowę w szkole, to, że tylko strajk historii poznajemy dziś niewolę. O, tu jest napisane, że do roku 1772 Polska była dużym krajem, rozciągającym się od Morza Bałtyckiego aż do Morza Czarnego. Była jednym z największych państw ówczesnej Europy. No, rzeczywiście musiała być wielka. Dobra, dobra, Ala. Ale co takiego się stało w tym, to, co przeczytałaś? W 1772 roku? No właśnie. Co takiego się stało, że Polska przestała być tak potężnym państwem? Polska przestała istnieć, ponieważ w roku 1772, a potem w 1793 i 1795 doszło do trzech kolejnych rozbiorów, w czasie których trzy zaborcze mocarstwa, nasi sąsiedzi, Austria, Prusy i Rosja, zagarnęły i zabrały po kawałku polskie ziemi, te, które od wieków należały do Polski. Dlatego po trzecim rozbiorze, kiedy nie mieliśmy już ani kawałka polskiej ziemi, to całe należało do trzech innych obcych państw, ojczyzna nasza zniknęła z mapy Europy i przestała istnieć jako państwo. Ojczyzna moja na końcu się kiedy, zamożna kiedyś i w sławę, i w siłę, ta co od morza aż do morza badała, kawałka ziemi niemożna mogiła. Narodzin, gdyś wielki dzień był smutnej kolei, wyzyty ze sił, bogat sławy i nadziei. Co niegdyś mocą miecza i nałóg wyborem, postronnym byłeś dziwem, pogromem i wzorem. Dziś pod jarzmem zhańbienia, klęsk i niewoli, dumnym jesteś igrzyskiem i pastwą swobody. Ty coś orężem obce przemierzał narody, patrz co z tobą zrobiły domowe niezgody. Iga, powiedziałaś, że Polska przestała istnieć jako państwo. Dobrze, ale przecież wtedy żyli jakieś, no, jak to się mówi? Patrioci, tacy Polacy, którzy nie podobało się to, że Rosjanie czy Niemcy rządzą naszym państwem. Oczywiście, Konrad, masz rację. Polska przestała istnieć jako państwo, ale jeszcze jestem istotny naród polski. Było wielu takich ludzi, którym nie podobała się ta sytuacja i chcieli walczyć z wojskami zaborców. Po to, by opalić obce rządy i odzyskać wolność. Jeszcze Polska nie umarła, kiedy my żyjemy, co nam obca móc wydarło, szablą odbijemy. No i co? Co było dalej? Długo tak Polacy walczyli o wolność? Długo, bardzo długo. Chyba ponad 100 lat. Tak, Iga? Aha. Dokładnie 123 lata. 123 lata! Wyobraź sobie, że było w tym czasie wiele walk, które dziś nazywamy powstaniami. Ludzie organizowali się w oddziały zbrojne i chwytali za broń. Do walki stawali mężczyźni, a często nawet młodzi chłopcy, którzy tak bardzo pragnęli wolnej Polski, że w walce o nią oddawali swe życie. Bywaj, dziewczę zdrowe. Ojczyzna mnie woła. Idę za kraj walczyć wśród rodaków koła. I choć przyjdzie ścigać, jak najdalej droga, nigdy nie zapomnę, jak mnie wroga.
Po cóż tam za wokół, po cóż serce bicie? Tobie winien miłość, ojczyźnie życie. Pamiętaj, żeś Polka, to za kraj walka. Niepodległość Polski, to twoja rywalka. Polska mnie zrodziła, z jej piersi wystałem. Być ojczyźnie wiernym, a kochając i stałem. I choć przyjdzie zginąć w ojczyście potrzebie, nie rozpaczaj dziewczę, zobaczę się w niebie. Nowej Europie odrodzi się nowa wolna Polska.